Alien Day to coroczna impreza promocyjna poświęcona franczyźnie Obcego, która odbywa się 26 kwietnia. Jest to oficjalnie organizowane i promowane przez 20th Century Fox. Wydarzenie to zazwyczaj obejmuje wiele wydarzeń specjalnych, w tym powieści, komiksy, gry wideo, ubrania oraz przedmioty kolekcjonerskie. A dzisiaj z okazji tego małego święta chciałbym Wam dzisiaj zaprezentować moją osobistą kolekcję z franczyzny Obcego. Także zapraszam! Zanim przejdziemy w ogóle do mojej prezentacji, chciałbym Was tylko uprzedzić, jak będzie wyglądał ten materiał. Pierwszą rzeczą jest to, że ten materiał jest podzielony na kilka rzeczy, tak? Czyli tutaj zaczniemy najpierw od książek, później przejdziemy przez gry, które mam, w sensie w wersji fizycznej, tutaj mówię bardziej o planszówkach i tak dalej. I później przechodzimy do mniejszych gadżetów, których mam, które posiadam. Także tutaj jest jedna rzecz, jeżeli chodzi o ten materiał. Drugą rzeczą jest to, że nie będę się tutaj w tym materiale pokazywał Wam rzeczy związanych z AVP, poza dwoma małymi wyjątkami, ale te wyjątki zobaczycie już w samym filmie. No i cóż, myślę, że to tyle wszystko, także zapraszam Was serdecznie do mojej prezentacji. A więc zaczynamy. Pierwszą częścią, tak jak mówiłem, naszej prezentacji będą książki. I zaczynamy od trylogii Steve'a Perego. W sumie, tak jak mówiłem też na początku, będę lekko Wam coś tutaj mniej więcej omawiał, co i jak, jeżeli chodzi o niektóre moje gadżety. A więc tak, trylogia Steve'a Perego. Mamy tutaj Obcy Mrowisko, to jest pierwsza część. Później mamy Azyl, to jest druga część. No i trzecia, ostatnia z tej trylogii, czyli Obcy Wojna Samic. Słuchajcie, jeżeli chodzi ogólnie o Steve'a Perego, powiem Wam tak, te trzy książki są dużą, bardzo dużą rzadkością, jeżeli chodzi o to. Ja swoją kolekcję czekałem około chyba z 5 lat i szukałem, żeby w ogóle ją gdzieś tam znaleźć. I akurat to mi się udało kupić na Oliksie za 50 zł i to powiem Wam szczerze, że też na książkę, która ma tyle lat, bardzo są w bardzo dobrym stanie. Ale cóż, co jeżeli chodzi o Steve'a Perego i jego książki? Dla tych, którzy nie czytali, nie mieli z tym styczności, powiem Wam szczerze, że to jest dosyć ciekawe, bo tutaj akurat Steve Perry w swoich książkach troszeczkę jakby poszedł w inną stronę. Nie jest to oczywiście kanoniczne, nie są te książki w żaden sposób kanoniczne. Jest to takie dosyć mocno autorskie spojrzenie na uniwersum Alien, ale czy są warte przeczytania? Powiem Wam tak, ja czytałem to, troszeczkę dziwnie mi się to czytały te książki. Spodziewałem się troszeczkę czegoś innego, ale jeżeli ktoś jest takim kolekcjonerem, takim freakiem alienowym, no to dla niego to jest po prostu larytas, żeby mieć taką właśnie trylogię. I tak jak mówiłem, mi się udało to dostać to właśnie na rynku wtórnym, tylko i wyłącznie i też w cenie 50 zł za całą trylogię, także no tutaj jeżeli chodzi o to, to jest po prostu święty graal. I z tego co wiem, można gdzieś tam dorwać właśnie w wersji angielskiej te książki gdzieś na Amazonie. Aczkolwiek no, tak jak mówię, dopóki powiedzmy Vesper nie będzie chciał na nowo wydać tych książek, no to niestety w polskiej wersji językowej możecie sobie szukać po prostu gdzieś tam na lokalnych rynkach, gdzie wiem, może gdzieś na Allegro, jeszcze ktoś to sprzedaje, czy na Oliksie, warto gdzieś tego po prostu szukać. Aczkolwiek, no mówię, nie spodziewajcie się jakiegoś dużego zaskoczenia, po prostu książki są nawet w miarę spoko, tylko tak jak trzeba mieć tu uwagę na to, że to jest mocno autorskie spojrzenie na to uniwersum. Ale mówię, jeżeli jesteście alienowymi frykami, lubicie czytać książki o obcym i wam to nie będzie w żaden sposób przeszkadzało, no to myślę, że jeżeli będziecie gdzieś mieć okazję kupić całą trylogię, to warto. Tylko uważajcie na ceny, tak? Bo są ludzie, którzy sprzedają, jedna książka potrafi nieraz kosztować po 150 zł, a ja akurat, tak jak mówiłem wcześniej, udało mi się to całą tą trylogię zebrać za tylko marne 50 zł, ale moim zdaniem jest warto. Dwie kolejne książki, to już doskonale cię znacie z moich recenzji, czyli Obcy Wyjście z Cienia i Obcy Morze Boleści. W cudzysłowie dwie nowe książki, jeżeli chodzi o nasz polski rynek, w naszym polskim języku,
które, no ja, tak jak mówiłem też w recenzji, serdecznie polecam sobie obadać samemu. Wyjście z cienia jest mega dobre, od razu akcja i się wszystko fajnie trzyma kupy. Także tutaj się też nie będę powtarzał, bo tak jak mówiłem, są recenzje od tego u mnie już na kanale. Także możecie sobie sami zobaczyć, co tak naprawdę o tych książkach sądzę. No i Morze Boleści, czyli druga część, która, no, wolno się rozwija, ale później jest taki fajny tego wszystkiego vibe, gdzieś tam wszystko się to fajnie trzyma. Ale mówię, jak chcecie, to zapraszam was serdecznie na recenzję do tych dwóch książek. Ja się tutaj nie będę za bardzo nad nimi rozwodził. Kolejną moją kolekcjonerką, jeżeli chodzi o książki, no to jest cała antologia filmowa Obcego, czyli mamy Obcy, ósmy pasażer Nostromo, Decydujące starcie, Obcy 3 i Obcy Przebudzenie. Oczywiście mam to w takiej właśnie fajnej wersji, no po prostu też jak dobrze oglądacie mój kanał i robiłem unboxing właśnie z tego pudełeczka, także też to wszystko wydane wesperowo. I cóż, powiem wam tak, fajnie się to prezentuje u mnie na półeczce, zawsze sobie to po prostu stoi Obcy kolekcja. Zastanawiałem się, czy jeszcze czasami nie kupić drugiego takiego pudełeczka na te dwie książki. Jeszcze zobaczymy, czy wyjdzie właśnie w ogóle Rivet of Pain i czy by się to zmieściło, bo fajnie by było mieć takie po prostu trylogie, powiedzmy, w pudełeczku. Ale samo pudełko jest całkiem spoko, jest mocarne. Mamy takie fajne właśnie arciki, tak jak też mówiłem w swoim unboxingu. Mamy oczywiście klasyczne, że w kosmosie nikt nie usłyszy twojego krzyku, klasyczny cytat. No i co, z samych książek, słuchajcie, tak jak zawsze mówiłem, Vesper, tak? Tę antologię również wydało Vesper. Mamy tutaj świetne te arty, świetne okładki, szczególnie, no, moim zdaniem najlepsza jest po prostu z pierwszej części, tak? No tutaj widać, czuć ten klimat pierwszego Obcego. Także też zamierzam się, może w tym roku się uda, zrobić recenzję całej antologii wesperowskiej. Także no tutaj też, co tutaj dłużej mówić, tak? Jeżeli znamy te wydania tutaj wesperowskie, to te również, tej całej antologii również są spoko, są naprawdę dobrze zrobione. Poza tym, słuchajcie, że tutaj troszeczkę w książkach jest pewnych rzeczy, które się nie pojawiły w filmie albo są wycięte w filmie. Też dużo rzeczy, które pojawiły się w filmie, nie pojawiły się w książkach. To jest taka fajna ciekawostka. Na przykład z tego, co pamiętam, w tym decydującym starcie nie było chyba na cytatu Hudsona, tego sławnego Game Over Man. Co powiem wam szczerze, że mnie to trochę zdziwiło, że tam tego nie było. Przynajmniej ja tak tego nie odnotowałem. Ale myślę, że też warto, jeżeli ktoś jeszcze nie czytał książek Vespera, jeżeli chodzi o nowelizację filmową, to też również polecam, szczególnie jeszcze tutaj mamy Przebudzenie. Film, którego ja tak kocham, nienawidzę, że tak powiem, ale w tej książce jest bardzo fajny vibe, jeżeli chodzi o same ksenomorfy. Także tutaj myślę, że mógłbym to na spokojnie wam polecić, jeżeli też macie tak jak ja, że za bardzo nie przebadacie za filmem. Wiadomo, to jest Obcy, ja kocham każdy film Obcego, trochę mniej, trochę bardziej, ale w każdym bądź razie książkę też polecam sobie przeczytać. Akurat Obcy Przebudzenie, książka jest całkiem spoko. Także też mam nadzieję, że w tym roku mi się uda zrobić całą recenzję antologii. Jeżeli nie, no to po prostu w przyszłym roku będziemy sobie to po prostu robić. Bo naprawdę jest dużo do powiedzenia na temat tych książek. Szczególnie, no, że tak jak mówię, no, jeżeli oglądaliśmy filmy, no to wiemy, czego możemy się mniej więcej spodziewać, jeżeli chodzi o książki, ale też możemy się fajnie, pozytywnie zaskoczyć. Kolejnymi rzeczami tutaj, jeżeli chodzi o książki, to już troszeczkę inaczej, bo mam tu jeszcze dwa wydania komiksowe. Też znacie je z mojego unboxingu i z jednej recenzji, dokładnie Zbawienie i Ofiarowanie. Tu jeszcze mam Aliens Ratunek, który też czeka na swoją kolej, aby ją tutaj zrecenzować, ten komiks. Ale cóż, no, to dostałem od mojej narzeczonej taki bundle, chyba to było na Dzień Chłopaka, z tego co pamiętam. Także tutaj też taki fajny bundle, mam dwa komiksy na razie takiej w formie fizycznej. Oczywiście to nie jest jeszcze moje ostatnie słowo, jeżeli chodzi o wydania fizyczne. Bo również, tak jak mówiłem też w recenzji właśnie Obcy i Ofiarowanie, to jeszcze Aliens Ratunek też również jest w takiej fajnej, twardej oprawie.
jeden zeszyt skupiony z kilku części, także też całkiem fajnie to wygląda. Ale cóż, więcej wam na pewno powiem na temat tego komiksu historii przy recenzji samej. No i cóż, no, ze swojej strony też jestem w stanie najbardziej polecić chyba na chwilę obecną Ofiarowanie, czyli ten komiks. No, Zbawienie musicie sobie przejść, bo Zbawienie jest takie no mech. Zresztą tak jak mówiłem też w recenzji, a Ofiarowanie jest po prostu mega, mega dobre zrobione. I słuchajcie, jeżeli chodzi o ostatnią rzecz, jeżeli chodzi o nasze, w sumie nasze, moje książki, jest to jeden wielki album Jak powstał Obcy. Słuchajcie, ten album, też wydany przez Vespera, to jest cała historia powstawania pierwszego Obcego, tak? Także tutaj gruba księga, słuchajcie, to jest naprawdę wielkie. Poza tym też, że jest to w takiej okładce, mogę troszeczkę to wyjąć, jest również w takiej okładce właśnie fajnej, takiej powiedzmy klimatycznej, ale jeżeli zdejmiemy sobie okładkę, to mamy również taki mały arcik właśnie Gigera. Mam nadzieję, że światło wam za bardzo tam nie przeszkadza w tym. Ale słuchajcie, też zamierzam jeszcze albo w tym roku, jeżeli się uda, jak nie, to w następnym jakichś latach zrecenzować ten cały album. Słuchajcie, to jest naprawdę taka kopalnia wiedzy na temat produkcji samego Obcego, na temat kinematografii, jak to wszystko było robione, jak to było, jaka to była logistyka. No po prostu cała historia od A do Z produkcji Obcego, pierwszego Obcego, czyli Ósmy Pasażer Nostromo. Słuchajcie, to już jest też prawdziwy moim zdaniem larytas, ponieważ no cena potrafi zabić. Słuchajcie, za album dałem 200 zł, tak? To jest naprawdę kupa siana. Aczkolwiek, no, jeżeli ktoś się interesuje w jakiś tam sposób kinematografią, lubi też Obcego, no to też jest taka fajna, powiedzmy, dla niego kolekcjonerka. Trochę drogawe, ale... Sorry bardzo, mój telefon właśnie się odezwał, także nie przejmujcie się tym. Na czym to... A tak, czyli Obcy, jak powstał Obcy pierwszy... Serdecznie też, bo jestem w stanie polecić wam serdecznie z całego serca dla naprawdę kolekcjonerów, dla ludzi, którzy się gdzieś tam interesują kinematografią, bo jest naprawdę całkiem duży kawał historii, jak to wszystko powstawało. Także no, jeżeli chodzi o to, to książkową część mamy za sobą, teraz przechodzimy do gier. Okej, okay. Drugą naszą sekcją, tak jak mówiłem, są gry. I tutaj podpiąłem jednocześnie grę planszową, grę komputerową i podręczniki do RPG. No i zaczniemy sobie od mojego fizycznego wydania Obcy Izolacja, którego również ogrywałem na kanale. Słuchajcie, no świetny tytuł, uwielbiam go, straszę ponad wszystko, jak i również u mojego kumpla Adama z kanału AVP YouTube również robiliśmy sobie podcast na temat tej gry. Także no cóż, odsyłam też również was do recenzji, jeżeli chcecie, jeżeli jeszcze nie graliście w Obcy Izolacja. Odsyłam was również, jeżeli nie macie jak pograć w Obcego Izolację, to do mojej playlisty za dziklami, tam gdzieś jest na pewno ten cały let's play od deski do deski, przechodziłem go. No i cóż mogę powiedzieć, no Alien Isolation, tak, no świetny horror, świetny tytuł. Duży klimat pierwszego filmu też również. No tylko tyle, że bohaterka średnia. Także tyle, ale to mówię, więcej macie na pewno u mnie w recenzji, także również was serdecznie zapraszam. Jeżeli jesteśmy jeszcze przy grach komputerowych, niestety nie jestem wam w stanie tutaj nic za bardzo pokazać, ale jeszcze też u mnie na Steamie widnieje Alien Dark Descent, czyli jedna z najnowszych gier, jeżeli chodzi o Obcego. Mam również Fireteama. Mam AVP 2000, AVP 2010, Obcy Izolacja właśnie, Colonial Marines, no i też nieoficjalnie mam taką wersję AVP 2 razem z dodatkiem, które również większość tych gier już przechodziłem u mnie na kanale, także no tutaj za dużo nie mogę też powiedzieć, ponieważ no też planuję w przyszłości zrobić recenzję, szczególnie że recenzja już Fireteama bodajże i Colonial Marines też również jest na moim kanale. Także jeżeli ktoś jeszcze nie widział, nie wie czym to się je, no to też również tam muszę was niestety, że tak powiem, odesłać, bo nie chcę powtarzać niektórych rzeczy, które już gdzieś tam kiedyś nagrałem. I słuchajcie, przechodzimy teraz do planszówki pierwszej, w sumie pierwszej, której mam typowo Aliens.
Another Glory Day in the Corps. Słuchajcie, survivalowa kooperacyjna gierka planszowa na motywach drugiego filmu, także powiem wam tak, był unboxing, recenzja, też jeszcze musi sobie troszeczkę na to poczekać, ponieważ jeszcze muszę rozegrać parę trybów w tej grze, a też nie będę ukrywał, że czasami nie mam czasu, żeby tego gdzieś tam porobić sobie w wolnym czasie, więc jeszcze będę musiał ze dwie sesje sobie poświęcić na to, żeby móc dla was jakąkolwiek recenzję z tego zrobić. Na tyle, ile na razie ograłem, to gierka jest po prostu prześwietna. Tak jak też mówiłem w unboxingu, klimat się wylewa z tej gry. No słuchajcie, no wszystkie obrazki, wszystkie rzeczy, które tutaj możecie zobaczyć w samym rulebooku, no to są po prostu kadry z filmu, tak? Wszelkie karty postaci też to są kadry z filmu, wszystko. No tutaj mamy Rebekę, mamy Ripley, mamy Hudsona, mamy Gormana, Vazquez, Hicksa, także tutaj jest sporo postaci, szczególnie, że do tej gry wyszły jeszcze, jak dobrze pamiętam, 3 albo 4 dodatki. Z czego jeden to jest po prostu expanded map z królową i z dwoma jeszcze innymi płytkami mapy. Także, tak jak też mówiłem właśnie w unboxingu, mapy są świetne, mamy kilka kafelków, możemy sobie układać mniej więcej jak chcemy, no bo tutaj niestety te kafelki są tak zrobione, że musimy pod jakby dane misje grać. Oczywiście mamy mnóstwo tokenów, mnóstwo żetoników, kart, kostek, no po prostu jest tego ogrom. Mamy również już tutaj sklejone przeze mnie figurki obcego. Mamy również tych wszystkich Marines, także no... Jeżeli chodzi o samą gierkę, tak jak mówiłem, będzie recenzja, chociaż no tutaj też, tak jak mówiłem, też chciałbym tutaj mniej więcej coś wam poopowiadać o tym. I cóż, gierka jest dosyć, nie tyle może nierówna, ale sama rozgrywka jest taka dosyć emocjonująca, bo z jednej strony mamy taką sinusoidę, że lecimy w górę, wszystko nam wszystko ładnie, pięknie idzie, robimy rush, lecimy i nagle za rundę nam wychodzi po prostu w dół, bo nas obtaczają wszędzie ksenomorfy, jest po prostu bajzel totalny, jesteśmy obtoczeni jak w filmie, no i znowu ogarniemy to, znowu lecimy w górę i tak co chwilę przez całą gierkę. Tutaj jeżeli chodzi o to, mamy tylko trzy misje tylko takie rozgrywane w kampanii, póki co, w podstawce. Ale czy polecam Aliens? Tak, również polecam, fajna gierka. Mało tego, jeżeli nawet nie macie kolegów, jesteście forever alone, to ta gierka też jest dla grających samotnie, tak? Też tutaj gierka przewidziała taki tryb, że możemy grać samemu, maksymalnie jest to do 6 osób, ale również samemu możemy w to grać i wtedy nasze postacie, te, które miałyby się wcielać na pozostali gracze, są takimi, powiedzmy, najemnikami, mają troszeczkę inne skille, ale da się to samemu zagrać, da się to samemu ograć, ale no, wiadomo, że najlepiej się zawsze gra jak jest troszeczkę więcej osób. Także recenzja Aliens Another Glory Day in the Corps też jeszcze czeka w kolejce, ale na pewno się pojawi, bo ja uważam, że to jest fajny tytuł, tylko troszeczkę przereklamowany, jeżeli chodzi o pewne rzeczy i jeżeli chodzi o cenę. No i teraz przechodzimy trochę do creme la creme mojej kolekcji growo-planszowo-wideowych. Czyli właśnie cała moja kolekcja na chwilę obecną, którą mam z Obcy Gra RPG, w której zawieramy, no mam nowy podręcznik, który też robiłem unboxing z nowego podręcznika, czyli Kolonialnych Marines, chociaż mówię cały czas nowy, bo wiem, że ludzie, którzy na przykład siedzą w RPGach, już mają też te angielskie wersje, ja mówię oczywiście o polskich wersjach, także w polskiej wersji mamy jeden z większych dodatków, mówiąc tutaj na przykład właśnie o podręczniku, czyli Kolonialny Marines, których też mniej więcej omówiłem w unboxingu. Mamy tutaj troszeczkę rozwiniętą historię, jeżeli chodzi o uniwersum, z tego względu, że na przykład mamy właśnie wojnę na pograniczu. Dosyć fajny, ciekawy temat, jeżeli chodzi o w ogóle historię kolonialnych. Mamy też kilka nowych misji, mamy kilka nowych klas postaci, jeżeli chodzi o kolonialnych Marines. No i też mamy dużo opowiedziane właśnie o
największym wrogu kolonialnych, czyli właśnie o komunistach. Także no tutaj, jeżeli chodzi o to, to spoko, fajny tytuł, jeżeli ktoś się bawi w RPG i chce rozwijać dalej system, tak jak ja rozwijam system właśnie do mojego obcego, to jest główny podręcznik, to bardzo spoko rzecz, polecam. No i właśnie recenzja też również się pojawiła, czyli cały pełny podręcznik mojego obcy, gra fabularna. Tak jak też mówiłem, że jeżeli chcemy się zacząć bawić w RPG, a nam powiedzmy ciężko będzie w to wchodzić, tak jak ja w sumie nigdy nie miałem do czynienia z RPG-ami papierowymi, dopiero zacząłem się w to bawić, jak wyszedł właśnie obcy. Także jeżeli dla was ktoś by się chciał zacząć bawić w RPG, no to myślę, że polecam sobie po prostu obczaić sobie obcego. Gra fabularna. Sam system rozgrywki jest przeprosty, nie ma tutaj zbyt skomplikowanych rzeczy. Także poza tym, że jeżeli też lubicie obcego i kochacie tą serię, no to tym bardziej będzie dla was to lepiej, to żebyście sobie w to mogli wejść. I w to tym bardziej wam to lepiej wejdzie. No i cóż, to też była recenzja, wszystko powiedziałem również o recenzji o tym. Mam również, też robiłem unboxing, czyli to jest dodatek Niszczyciel Światów, który zawiera kilka nowych misji dla mistrzów gry. Także też robiłem z tego unboxing. Nowe karty, nowe scenariusze, nowe mapki. Wszystko fajnie, pięknie zrobione, tylko troszeczkę te karty latają, jak słyszycie. Karty trochę latają w pudełku, ale to już jest tam mniejszy problem. No cóż, jeżeli chodzi o dodatek Niszczyciel Światów, powiem wam szczerze, odkąd go kupiłem, jeszcze nie miałem okazji ograć, ponieważ z RPG-ami jest taki problem, że do większości tych scenariuszy potrzebujemy też dosyć sporej liczby osób, tak? Nie każdy ma czas, poza tym, że jedna sesja to może nawet się do 4 godzin rozgrywać. To też wszystko zależy od tego, jak nasi gracze grają, co robią i czy w ogóle ogarniają cały ten system. No i również też dużo zależy od mistrza gry, żeby mógł to jakoś w fajny sposób opowiedzieć. No i też jeszcze przedostatnią rzeczą, którą mam z tego, to jest obcy właśnie wersja startowa, czyli zestaw startowy. No i tutaj jeżeli chodzi o to, to tak, mamy trochę kart, które są zbędne, niezbędne. Fajnie mieć te karty, jeżeli chodzi o oryginał. Jeżeli zaczynamy się bawić w obcego, tutaj ja dodatkowo jeszcze mam takie, to są podstawki właśnie na kubki, na jakieś napoje, także tutaj też, jak możecie zobaczyć, tego generalnie w zestawie startowym chyba nie było, że tak powiem. Jeżeli nawet będziecie kupować teraz zestaw startowy, to większość tych rzeczy, których ja tutaj mam, tego raczej nie będzie, z tego co pamiętam. Są do kupienia jakby osobno, szczególnie, że na przykład chyba te podstawki akurat na napoje były chyba dodawane, z tego co pamiętam, do pre-orderu. I też ten zestaw startowy odkupiłem sobie od mojego ziomeczka pana Paździocha, który myślę, że starsi widzowie kojarzą jeszcze, kim jest pan Paździoch. A jak nie, to tam w moich playlistach na livestreamu też się pojawił, także tam właśnie od tego mojego dobrego ziomeczka dostałem, właśnie odkupiłem sobie ten zestaw startowy. Mamy żetony do gry, do mapy, że tak powiem, jeżeli chcemy się bawić, rozkładamy mapkę i to nam troszeczkę pomaga w pewnych rzeczach. No i też mam również oryginalne kości do obcego, tutaj dwa kolorki, czyli kości normalne, przepraszam, kości normalne do gry i kości stresu. Też wam to wszystko opowiedziałem, jeżeli chodzi o recenzję podstawki. No tutaj, jeżeli chodzi o wersję startową, trochę tego mamy, tak? Mamy mapę, z tego co pamiętam, do jednego z scenariuszy, które tutaj też mamy, czyli właśnie Rydwan Bogów. Mamy również w zestawie startowym całą mapkę Handley's Hope, bo tak jak też wspominałem właśnie w recenzji Alien, to właśnie w głównym podręczniku mamy scenariusz opierający się przed wydarzeniami z filmu Aliens i też tam właśnie mamy Handley's Hope. Jeżeli jeszcze chodzi o zestaw startowy, mamy cały scenariusz Rydwan Bogów,
wszystkie rzeczy opisane, co, kiedy, gdzie i jak. Również i postacie, które możemy się wcielić. I jeżeli chodzi jeszcze o zestaw startowy, to mamy okrojony właśnie podręcznik z zasadami do gry. To nie jest pełny podręcznik, to są tylko po prostu podstawy, podstaw. Ale mówię, jeżeli chcecie się bawić w obcego, myślę, że dobrym rozwiązaniem będzie właśnie ten zestaw startowy. On jest chyba w takiej samej cenie, nawet nie wiem, czy nie lekko taniej niż sam podręcznik, ale sorry. Ale te zasady, ten taki powiedzmy pseudo podręcznik, podstawy podstaw wam wystarczą, żeby na przykład spróbować poprowadzić pierwszą sesję. Macie też właśnie, tak jak mówię, pierwszy scenariusz trzyaktowy, także na trzy sesje powinno wam starczyć. No i też również do Rydwanu Bogów mamy już od razu gotowe karty postaci razem ze statystykami. Także no i zestaw startowy akurat dla kogoś, kto będzie się chciał bawić w obcego, będzie się chciał i spodoba mu się oczywiście prowadzenie obcego. Myślę, że to będzie idealna rzecz moim zdaniem. Zresztą no ja zaczynałem od samego podręcznika, ja po prostu się wybiłem na głębokie wody. Aczkolwiek no mówię, jeżeli chcecie, to również jest zestaw startowy. Myślę, że powinniście się z tym zaznajomić bardzo spoko. Też myślę, żeby kiedyś zrobić po prostu o tym recenzję, bo zrobiłem tylko recenzję samego podręcznika całego, po prostu dla zasad już dla mistrza gry, który również będzie tworzył własne scenariusze. A tutaj macie, tak jak mówiłem, podstawy podstaw, tak? Plus jeszcze macie troszeczkę więcej feature'ów w tym wszystkim. No i ostatnia rzecz, jeżeli chodzi o grę fabularną, no to jest też, którą odkupiłem od Paździocha, tablica mistrza gry. Do opcji gra fabularna. Generalnie to właśnie wygląda w ten sposób, że całe centrum macie tutaj, tak? To tutaj, co się znajduje się teraz przede mną, czego wy teraz nie widzicie na kamerze, to jest całe moje centrum. Tutaj mogę mieć swoje wszystkie notatki, jakieś swoje rzeczy, które mogę na przykład zaskakiwać graczy. To jest takie dosyć klimatyczne, bo jak zobaczycie w niektórych kreskówkach starszego typu, czy jakichś filmach, zawsze właśnie mistrzowie gry mieli takie swoje tablice i tak trzymali te swoje wszystkie tajemnice przed graczami. Także to jest też całkiem fajna rzecz i również polecam. Szczególnie, że jeżeli będziecie się rzeczywiście już na serio bawić w obcego, to macie większość tutaj rzeczy, których nie musicie już szukać w podręczniku, czyli na przykład testy paniki, modyfikatory do dystansowych, mamy rany ciężkie, akcje wolne, szybkie, także wszystkie takich skrót najważniejszych rzeczy macie właśnie na tej tablicy. Poza tym, że to też fajnie mówię, jeżeli macie jakieś dodatkowe, mniejsze figurki obcego, to nie wiem, czy właśnie z Aliens Another Glory Day in the Corps, czy właśnie z mojego AVP-ka, którego dzisiaj niestety nie pokażę, bo tak jak też mówiłem, dzisiaj będzie tylko jeden mały wyjątek, jeżeli chodzi o to. Serio? No. Także... Także tak jak mówię, też IVP-ka, którego nie będę dzisiaj nie pokazuję, bo będą tylko dzisiaj dwa małe wyjątki, jeżeli chodzi o to, a całą planszówkę IVP zostawiam sobie jeszcze na kiedyś jakiś inny materiał. Także jeżeli macie dodatkowe figurki, też fajnie można tak postawić na takich tych właśnie mapkach, które macie i też jakieś to fajnie klimatycznie, więc no do jasnej cholery zaraz go wyłączę. Więc tutaj też mówię, serio polecam. Lubię, bo chcecie się bawić w RPGa, to polecam, bo naprawdę jest tego sporo. Ale mówię, jeżeli jesteście początkujący, chcecie zobaczyć, czy w ogóle to jest dla was to tylko i wyłącznie zestaw startowy, zobaczcie sobie, obadajcie. Spróbujcie poprowadzić pierwszą sesję, jeżeli to nie dla was, to po prostu sobie zostawicie to jako kolekcjonerkę. Chyba że sprawdzicie się to i będziecie chcieli dalej w to brnąć, no to jeszcze trochę tego jest, żebyście mogli sobie rozwijać ten cały system. Dobra, słuchajcie, teraz przejdziemy do figurek. A więc teraz przechodzimy do, właśnie tak jak mówiłem, do figurek i tu będą właśnie dwa małe odstępstwa od Alien Day, ponieważ no, mam tylko dwie figurki samych ksenomorfów, no i też właśnie są to z uniwersum AVP, no ale myślę, że figurki też fajnie będą się prezentowały w naszym Alien Day. No i cóż, tutaj po mojej lewej stronie, w mojej lewej ręce mamy
Alien Warriora, to jest właśnie ta figurka i to jest Alien Warrior z filmu AVP 2004. Powiem szczerze, dla mnie średni film, nie tego się spodziewałem, jeżeli chodzi o sam film, ale tym się też zajmę w innym materiale. Również coś tam z Adamem żeśmy omawiali właśnie te filmy z AVP. No ale dobra, jeżeli chodzi o samą figurkę, jest to oczywiście figurka Nekoska, także jest, są mnóstwo fajnych szczegółów. Mamy wysuwaną szczękę ksenomorfa, także tutaj akurat fajne dbałość o detale. Jeżeli też jeszcze chodzi o samą figurkę, to niestety ta ma troszeczkę zrąbane stawy i ona mi po prostu czasami nie chce stać w miejscu, szczególnie te nogi tutaj, jak widzicie, one się po prostu chwieją, pada mi co chwilę. Także tutaj, jeżeli chodzi o to no mały taki, że po prostu widać, że troszeczkę tutaj neka sobie poleciała w pewnym momencie troszeczkę, tak powiedzmy, w kulki, jeżeli chodzi o te stawy. Ale to nie szkodzi tego, żeby po prostu go gdzieś położyć, tak jakby się, powiedzmy, gdzieś na jakimś podwyższeniu czaił po prostu z mroku. Ale tak jak mówię, zawsze NECA, zajebiste figurki, zawsze mi się podobały też za dzieciaka, zawsze chciałem mieć właśnie figurki obcego, przynajmniej jedną figurkę obcego zawsze chciałem mieć, bo to jest zajebista kolekcjonerka. Tylko no mówię, te stawy tutaj w tym akurat są takie dosyć liche. Również tą figurkę dostałem od mojego dobrego przyjaciela Rybaka, z którym też niedługo będziemy nagrywać wspólny materiał, jeżeli chodzi o Warhammera, takie nasze wspólne granie, więc mam nadzieję, że też go poznacie. Z innej strony to jest właśnie mój najlepszy przyjaciel, który mi podarował tą figurkę na moje urodziny. Chyba nawet z tego co pamiętam, chyba 29 albo 28 urodziny dostałem od niego właśnie figurkę Xenomorfa. No i drugą figurką, którą dostałem akurat już na 29, to jest figurka właśnie Razor Clawa, z którego również mam tutaj właśnie pudełko oryginalne, nekoskie. Także to właśnie i ten ksenomorf to jest jeden z moich ulubionych ksenomorfów, takich powiedzmy egzotycznych, z gry arcade'owej Aliens vs Predator. Jest to jeden z bossów, ale on po prostu mi się zawsze podobał, te jego wielkie pazury. No i podobnie właśnie jak przy pierwszej figurce, również tutaj mamy wysuwaną szczękę. Mamy również takich kilka fajnych feature'ów, że ta szczęka się chowa, możemy zamknąć mu mordę, możemy mu ją otworzyć. I tutaj akurat jeżeli chodzi o tą figurkę, ona już ma, widzę, bardziej stabilne te stawy, już normalnie może stanąć, już się nie chwieje, tak jak moja poprzednia figurka. No i cóż, co więcej mogę mówić? No po prostu mój ulubiony egzotyczny ksenomorf, troszeczkę więcej ruchów może wykonać. Również dużo fajnych szczegółów jest, szczególików no nekoskich, po prostu mówię, NECA jest jedno z najlepszych moim zdaniem firm, które robią figurki takie kolekcjonerskie, takie no w sumie action figurki, tak, no bo tutaj wszystkie te rzeczy mogą się ruszać, możemy sobie ją fajnie ustawiać, możemy, nie wiem, jeżeli ktoś lubi się bawić w podklatkowe filmy, to może też fajne filmy z tego robić, tak, także tutaj mamy mnóstwo elementów ruchomych. Troszeczkę szkoda, że tylko te dwa palce się ruszają przy jednej i drugiej ręce, ale myślę, że ktoś, kto jest troszeczkę bardziej ambitny, ma trochę więcej wyobraźni, byłby coś z tego fajnego zrobić, fajnego coś, nie wiem, właśnie na przykład, nie wiem, jeżeli mają jeszcze figurki Marinesów albo Predatora, to jakiś taki motion capture, chyba z tego co pamiętam, czy jak to tam, czy no generalnie podklatkowe filmy można fajnie z tego zrobić, także no, to są te dwa dzisiaj jedyne wyjątki, jeżeli chodzi o Alien Day, które są w uniwersum AVP, ale no, są same ksenomorfy, mamy, tak jak mówiłem, Alien Day, także myślę, że wam to nie wadzi. I słuchajcie, przechodzimy już do ostatniej sekcji, do sekcji mniejszych moich, mniejszych albo większych gadżetów, które po prostu mam, także lecimy. Dobra, słuchajcie, także ostatnia sekcja, którą mam, część już tu pewnie widzicie w dolnym rogu. A zaczniemy sobie od nowej pierdółki, czyli od otwieracza do butelek w kształcie wychodzącego facehuggera z Owomorfa. I jest to taki magnesik, otwieracz do piwa czy innych napojów na 40-lecie Alien, tak jest, słuchajcie, kolekcjonerka. Tak jak mówiłem, to jest dosyć fajne, fajnie to wygląda, taki właśnie otwieracz do piwka czy do coli w butelce.
oczywiście alkohol tylko dla pełnoletnich. I też, to, tak jak mówiłem, jest to magnesik na lodówkę i to też fajnie, bo to nie wystaje tak jak normalne magnesy. Tak jak niektóre magnesy troszeczkę wystają i na przykład możemy czymś zahaczyć i on upadnie, się złamie. Tutaj akurat ten cały magnes jest metalowy, jest to jedna cała bryła, dosyć taka... wydaje się być po prostu nie do zniszczenia, aczkolwiek no powiem wam szczerze, ja się obawiam otwierać czymkolwiek tego, tym po prostu to jest taka wersja kolekcjonerska, nie chciałbym, żeby to się zniszczyło. Ale jeżeli właśnie ogólnie chodzi o ten bryloczek, nie wiem czy widzicie na kamerze, czy się światło za bardzo nie odbija. Również jest taki fajnie tutaj wyżłobiony, widać tego facehuggera, widzimy taki tutaj lekki śluz wylatujący z tego jaja, także jajo też również ma taką fakturę, takie jakby skórzaste, tutaj właśnie takie dziurki są, czy taka, no mówię, taka faktura jakby coś, co jest skórzane. No i tak jak mówiłem, no to jest item z 2019 roku na 40-lecie Alien, także bardzo fajna rzecz. No mówię, ja osobiście nie otwierałem tym jeszcze żadnej coli w butelce, ani niczego takiego, ani piwa. Po prostu boję się, żeby po prostu tego itemu nie zniszczyć, bo jest naprawdę zarąbisty. No i tak jak mówię, metalowa jedna cała część, także raczej się nie powinno z tym stać, ale ja wolę dmuchać na zimne. Kolejną rzeczą jest, którą też dostałem od mojej narzeczonej kiedyś, to jest właśnie kubek Alien, którego jeszcze odkąd go mam, w ogóle z niego nie piłem, też również sobie stoi, po prostu się tylko prezentuje. Teraz otwieram go drugi raz, odkąd go mam, żeby wam pokazać. No, słuchajcie, no, Alien, tak, no, po prostu jakbym mógł, to bym sobie kupił drugi taki kubeczek i bym miał po prostu sobie siorbał jakąś herbatkę czy coś, grając w gry z Alien. No, kubek jak kubek, tak, no, tylko tyle, że biały w środku. Może się gdzieś tam później jakiś taki osad w tym wszystkim pojawiać, ale gadżet fajny, nie wiem, macie pracę biurową, lubicie Aliena i po prostu sobie pijecie, ewentualnie możecie sobie w drugą rękę, macie tutaj właśnie Xenomorfa, tutaj macie część plakatu z słynnym In the Space No Can Hear You Scream, także bardzo fajny, no i też takim powiedzmy klimatycznym właśnie pudełeczku związanym z obcym. Dobra, chowam to zanim się to rozbije, bo znając moje życie zaraz mi wyleci z rąk, a to szkoda takiego itemu. Także go schowamy. No i też tutaj właśnie jeżeli chodzi jeszcze o ten item, to te jaja wszystkie tu, Alien, wszystko jest, mag. Też mamy właśnie tego obcego tutaj z Alien, także fajne pudełeczko, fajny itemek. Przechodzimy teraz do kolejnego itemu, od takiego powiedzmy, którego dostałem też na urodziny od mojego kumpla Patryka. Znacie go akurat ze specjala na 1000 subskrypcji, graliśmy w AVP grę planszową. I to jest skarbonka z takim wypalonym właśnie ksenomorfem. No cóż, fajna rzecz, aczkolwiek no skarbonka pusta jak widzicie. Z tego powodu, że tej skarbonki po prostu się nie da w żaden sposób otworzyć, tak? Ona jest po prostu sklejona i gdybym na tam powsadzał sobie troszkę pieniążków czy coś, no to byłoby szkoda po prostu to niszczyć, bo to jest drewniane, zlite drewno, taka fajnie, bo to nawet chyba nie jest sklejka z tego co widzę, tylko rzeczywiście to jest drewno. Także też wypalony, fajny ksenomorfek sobie tam siedzi. Ale mówię, szkoda mi wsadzać pieniędzy, bo jakbym potrzebował pieniędzy, musiałbym zniszczyć sobie fajny item, a ja nie lubię niszczyć itemów. Ale fajnie się też również prezentują mnie w pokoju, sobie stoi na parapecie. No i co? No i się po prostu się jaram, tak? No, jest obcy, jest wszystko, jest impreza. Kolejnym takim itemem z drewna jest od moich znajomych. Od Mizu i Jojka, których serdecznie pozdrawiam was. I oni, taka lekka promocja, wypalili mi kiedyś sami takiego właśnie też taką podstawkę, jeżeli chodzi o to, takiego obcego, fajnie to też wygląda, widziałem parę razy. No i oni też sami wypalają takie rzeczy generalnie, także również tam was polecam, gdzieś tam pewnie będziecie mieć link w opisie do rzeczy, które oni inni wypalają. Także też od nich to dostałem na urodziny, własna robota, własne to wszystko wypalili, pokleili, naprawdę spoko. I to również też fajnie się prezentuje na mojej wieży, tam gdzie są dwie figurki, takie a la pseudo trochę AVP, ale
Nie, ja, fajnie, moim zdaniem to fajnie, fajnie wygląda, no mówię, no mega, mega się jaram takimi, to są takie małe głupotki, tak, ale ja tak czy siak bardzo, bardzo się tym jaram, lubię takie rzeczy, także też bardzo fajne rzeczy. Przechodzimy teraz do jednego z ciekawszych itemów, mianowicie jeżeli wy znacie ten, to jest mój awatar mojego kanału, zrobił to dla mnie właśnie mój kolega Bartosz, też sam wysłał właśnie tą pracę mi na konkurs z powodu na 100 subskrypcji, z tego co pamiętam. No i co, no i to jest właśnie ten ksenomorf, tak? To jest ten, on sam się tutaj dzisiaj podpisał. Muszę zablurować czy coś, żeby nie było, że RODO. Ale fakt faktem, gość naprawdę mega rysuje, ja go znam parę lat, to jest mój kolega dobry. Mnóstwo fajnych rzeczy rysuje, też narysował tego ksenomorfa, no mówię, ten ksenomorf jest po prostu moim zdaniem świetnie namalowany, szczególnie, że no samo rysowanie ksenomorfa jest dosyć trudne, tak, no ma dużo takich elementów, tych gigerowskich, nie każdy potrafi dobrze takiego ksenomorfa narysować, ale tu on naprawdę wygląda świetnie i on sobie wisi tutaj nad drzwiami właśnie w moim pokoju, w moim kochanym biurze, także no to jest taki właśnie item, też dostałem od niego, także spoko, wisi sobie, też się jaram. No i przechodzimy do ostatniego, najcięższego itemu, czyli też, którego robiłem unboxing, czyli właśnie karabin pulsacyjny M41A Pulse Rifle. Wiem, że miałem zrobić materiał z niego i z jego strzelania, aczkolwiek no tutaj jeszcze troszeczkę czasu mi to zajmie, ponieważ muszę kupić specjalną baterię do napędzania mechanizmu, ale jak już widzicie, tutaj już mamy licznik. Wyświetla się bateryjka, jest oczywiście tutaj pod magazynkiem. Jak możecie również zobaczyć, no jest tylko 95 pocisków, to jest fabrycznie ustawione 95 pocisków. Troszeczkę szkoda, że nie 99, ale no już, cóż, jak się nie ma, to nie ma się tego, co się lubi, to się lubi to, co się ma. Aczkolwiek, no mówię, replika świetna, no to jest już po prostu cała pełna kolekcjonerka, pełną gębą, chyba mój najdroższy item, który zdobyłem na przestrzeni lat. Na chwilę obecną nie liczę kolekcji AVP, bo ją to zbierałem po prostu na raty. Aczkolwiek jeden z takich jednorazowych wydatków, no to ten był moim zdaniem największym, właśnie 1000, tak jak mówiłem, 1300 zł mnie to kosztowało. Ale jest fajny item, tylko mówię, jeszcze trzeba dokupić sobie pewną bateryjkę i na pewno będę chciał zrobić kiedyś materiał z tego, jak to w ogóle strzela, czy to jest warto. Dla kogoś, kto się zajmuje ASG, no mi byłoby szkoda takie coś wynosić na ASG, ale jeżeli kogoś stać, to może sobie kupić dwie repliki, jedną taką, tak jak ja, żeby sobie stała, fajnie się prezentowała w pokoju, a drugą po prostu, żeby latać i się strzelać po lasach, czy tam gdzieś, nie wiem, gdzie się tam ASG-owcy zbierają i strzelają, ale tak, to jest mój jeden z najdroższych, największych itemków, jest naprawdę, jestem mega z niego dumny, też powiedzmy no kolejne marzenie z dzieciństwa, tak zawsze chciałem mieć taki właśnie pistolet w dzieciństwie i latać z tym pistoletem za dzieciaka i strzelać się, ale no już latać raczej nie będę się strzelał, ale zawsze to jakieś takie miłe, małe, fajne spełnienie moich dziecięcych marzeń. Słuchajcie, jeżeli jeszcze chodzi o całą kolekcję, tutaj jest jedna rzecz, nie będę tutaj pokazywał moich koszulek, ponieważ część tych koszulek już jest troszeczkę w takim strasznym stanie, więc no tutaj też musiałbym jeszcze niby do tej kolekcji dodać moje koszulki, ale no tak jak mówię, są już troszeczkę już schodzone, także tutaj nie ma sensu, że tak powiem, pokazywać. No jedyna koszulka, którą mam na sobie z tej kolekcji, no to jest też ta, którą doskonale znacie. Zawsze w niej występuje, czyli właśnie AVP. Po prostu lubię tą koszulkę, lubię to logo. No i cóż, myślę, że to wszystko. Mam nadzieję, że wam się moja kolekcja podobała. Jeżeli macie ochotę, napiszcie w komentarzu, co wam najbardziej przypadło do gustu, z czego byście chcieli zobaczyć, nie wiem, recenzję na przykład w najbliższych 2 miesiącach, ponieważ właśnie mamy teraz kwartał obcego i będziemy się zajmować teraz tylko i wyłącznie wszystkim, co jest związane z obcym. I słuchajcie, to tyle. Ja ze swojej strony chciałbym wam życzyć również wesołego Alien Day i ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, do następnego. Cześć.
Spodobał Ci się film? Zostaw ocenę i komentarz pod filmem, a jeżeli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o uniwersum, zasubskrybuj kanał. Dzięki i na razie.